Ewakuacja 53 osób w katowickim Janowie. Mieszkańcy musieli opuścić swoje mieszkania w budynku przy ulicy Zamkowej po tym, jak znaleziono tam materiały wybuchowe. Policjanci z 5. komisariatu prowadzili w tym budynku czynności do innej sprawy i kiedy sprawdzali pomieszczenia piwniczne, ujawniono dwie laski dynamitu górniczego. Zabezpieczono to, natychmiast poinformowano policyjnych pirotechników. Na miejsce przyjechali policyjni kontrterroryści, a także funkcjonariusze z psami, z pomocą których trzeba było sprawdzić cały budynek pod kątem obecności ewentualnych innych niebezpiecznych materiałów.